Siemanko, słuchajcie, trzymaliśmy sobie przed chwilą pałkę na zewnątrz yy, i tak yy, mnie natchnęło, bo tak gadaliśmy o doświadczeniach ze sklepami muzycznymi, w ogóle z testowaniem sprzętu w sklepach. Wiem, że to jest temat taki dosyć śliski, bo o -o. Yy, z punktu widzenia... Nie, to tak tylko liźniemy temat. Yy. Bo z punktu widzenia y, klienta y, jakby, no wiadomo, każdy chce przetestować coś, co by chciał kupić, nie? Mm, to jest nie. jasne, no, jakby w przypadku talerzy wydaje mi się w tej chwili jakby nieodzowne nawet, mm. bo y, no, znowu, nie chcę być już tym dziadkiem, co ciągle gada, że kiedyś to było i w ogóle za moich czasów, ale no faktycznie, kiedyś było tak, że się, tak jak mówiłem w tym wcześniejszym odcinku, Kupowało w ciemno coś, tam z jakiejś giełdy, czy skądś, ten talerz się podobał, albo nie, jak nie, to się go sprzedawało, i tak dalej. Nie było możliwości, żeby sobie to przetestować. W tej chwili jest. Sklepy są świetnie wyposażone. Jeśli ktoś narzeka i mówi, e tam, bo w tym tam na T z Niemiec to jest tyle, a u nas jest tyle. U nas jest dobrze. Wierzcie mi, że jest dobrze. Tylko tak na szybko powiem, że jest w Belgii taki sklep. Nie pamiętam jak się nazywa. Y Powiem, że się nazywa Drums only, ale może tak nie być. Tak się na pewno kiedyś nazywał jego sklepie właściciela obecnego tego sklepu. I tam jest tak, że to jest piękny sklep, jest świetnie wybudowany, jest taki wybudowany drewniany budynek. Wewnątrz jest wszystko, ściany są, wiecie, z paneli drewnianych. No fajnie tam wygląda. Na pewno jest fajna akustyka, jeśli chodzi o, o testowanie, czy o w ogóle brzmienie. Tylko, że tam jest tak, że jak wchodzicie, jest pełno high-endowych, takich totalnie high-endowych zestawów. No tylko, że na większości z nich jest taka zawieszka, wiecie, Dunat Touch, czy tam y, Private Collection. Łapka taka jest przekreślona, że nie można dotykać, bo to jest własność y, Matiego, właściciela tego sklepu. I tak jest, no nie powiem, że na większości, ale na wielu. No co jest ciekawszy zestaw taki, takich y, faktycznie bębnów niespotykanych na co dzień? to to jest tam właśnie ta łapka, i tak to wygląda. Co nie oszukujmy się, no, odpycha mnie na przykład, jak tam byłem, że no, wszystko jest takie niedostępne, jakby. Nie? Że jakby no, niby jest, są te bębny, ale nie dotykaj. No, są, możesz sobie zobaczyć, możesz nie wiem się popodniecać, ale nic więcej. To jest tak troszeczkę jak, jak jesteś z dziewczyną na lodach. I niby, niby jest fajnie, ale nie dotykaj, nie? Tak jest w tym sklepie, nie? Tak jakby... No może i tak, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie, że jakby... Bo wiesz, może to jest kwestia skali, nie? Że jakby, jakby to było tak, że wiesz, że ludzie mogliby sobie tak wchodzić tutaj, no to też pewnie... Może no niekoniecznie chciałbyś, żeby wiesz, każdy miał dostęp tak od razu, do wiesz, że każdy mógłby tak siadać i każdy by sobie stukał tutaj i tak dalej. I to tak na dalej, pewno nie. To na pewno dlatego. Jakby... Czy znaczy, tak mi się. Wiesz. Wiesz, mój sklep jest w małym miasteczku i yy, jakby jest to sklep jednoosobowy. Obsługa jest jednoosobowa, ja tu się zajmuję wszystkim Z. Yy, to jest co innego. Niż duży sklep, jedyny w zasadzie w dużym państwie, znaczy polityka nie jest duża, objętościowa, ale powiedzmy, że tam bogatym czy też dobrze rozwiniętym, gdzie jest, wiesz, pięciu pracowników, czy iluś, nie? To jest, to jest jednak inaczej, nie? Tutaj nie oszukujmy się, do mnie nie przyjeżdżają ludzie. Znaczy, inaczej, ktoś idąc sobie tutaj ulicą, widzi szyld, i nie wchodzi tutaj, wiesz, testować bęby, nie? Zawsze się umawiamy. Ja zawsze no, no, proszę no. klientów, żeby mi dali y, przynajmniej dzień wcześniej znać. Ja to ustawiam. Te bębne są gotowe tutaj, specjalnie ustawione. Są ustawione talerze. Jak ktoś ma ochotę testować trzy zestawy, to stoją tu trzy zestawy z trzema kompletami blach. Z trzema podłączonymi stopami, i tak dalej, to ma wtedy sens faktycznie. Nie? No, no. Ale to jest taki. Tak zaczęliśmy tylko z boku, y, jakby dzisiaj y, w nocy, bo już jest u nas noc. No, y, tak, tak. Max musi dalej kontynuować, jakby swój temat, bo. Bo zboczyliśmy dosyć mocno z tematu naszych doświadczeń, naszych własnych instrumentów na przełomie wszystkich lat, wszystkich 20 mm. lat mniej więcej, albo nawet lepiej. Mm. Skończyliśmy na Twoich bębnach z 13, 20, 20, 20 13. Ty. W, w dziwnym kolorze gold, chociaż był zielony. Mm -hmm, tak bym powiedział, dokładnie, dokładnie, dokładnie. tak. Co było później? By... Może całe było. No tak, Jezus, ja miałem parę przedziwnych zestawów premiera, jeszcze oprócz tego miałem między innymi, ty go chyba nie widziałeś, ale <laughs> przedziwna rzecz, właśnie to był też między innymi czas tych popularności tych centralek armat, nie? I miałem e, e, taki zestaw w kolorze, który się nazywał e, Safari e, Rap. Jak możesz mówić, że ja nie, nie wiem, nie znam tego zestawu? No, przecież już gadaliśmy o nim, od, przez lata mm. o nim gadamy i się śmiejemy. Mm, tak. no wiem, kto go potem kupił. Nie wiem, gdzie jest w tej chwili ten zestaw, ale znam go, pamiętam go bardzo dobrze. Ale jestem mega ciekaw, co się w ogóle dzieje z tym zestawem. Teraz. Potem kupił go Jacek z, z Wawy. Jaki? Jacek Eł. Aha, okej, okay, dobra. Y... A no tak, faktycznie. A potem. Okay. Znaczy, to, to pamiętam. Na pewno to, ten, on już ta... nie ma tego zestawu od no, kilku no. lat. Zresztą ta cała akcja, kiedy on miał te bębny, kupił nie wiem, chyba od ciebie, to było przynajmniej z 8 lat temu, jak nie lepiej, jak nie Ujej. 10. Nie. On no, na pewno nie ma ja tego wiem. zestawu. Gdzie on jest dalej, nie wiem, ponieważ w momencie, kiedy on się go pozbył, to ślad po tych bębnach zaginął. Nie? Ale powiedz to, bo co, było 20 na 20? Mm -hmm. 20 na 20? Przecież to jest taka lufa. To się w ogóle jeszcze wydaje jeszcze dłuższe, jak Tak, jak tak, Był taki moment, kiedy Ludwik wypuścił taką linię Epic, fajne bębny. Z takim miedzianym osprzętem, takim miedziowym. Tak, taki tak, tak. Miedziowy, mi się nigdy nie podobały. Ale świetnie jakoś... brzmiały. To była ta sama mieszanka co Gen X, czyli Brzoza z klonem. Tak, tylko one właśnie były dla mnie takie, że miały strasznie taki, taki, wiesz, taki klikający sound, nie? Ale y, jak na tamte czasy, na tamte, powiedzmy, ceny i tak dalej, mm -hmm, były to mm -hmm. fajne bębny. Y, i też jednocześnie był, wypuścił to też była nowość element, tak się nazywał ten model. I tam w tym elemencie był taki zestaw, miał 20 na 20 stopę Ona jak stała na ziemi, to się po prostu wydawało, że się nie kończy, jakby była tak głęboka. 12 chyba na 8 mhm. i 16 tak mi się ja, wydaje. Pewnie. Tak, na, na nogach. No to eksternicy. ja miałem dokładnie to samo, plus tam jeszcze było 14 na 12, nie? czyli było 20 na 20. 12 na 8, 14 na 12. No to poza tą dwudziestką to był fajny zestaw. Nie? Tak, ale wiesz co, w ogóle mm, to mógł być fajny zestaw, ale moim zdaniem coś tam było z nim nie tak. Bo ja miałem takie wrażenie, że naprawdę to, no bo te zestawy jeszcze parę innych, między innymi z, tej same, z tego samego rzutu kupił sobie grzy, krzyżyk Bębny. Ma je chyba do dzisiaj. Nie? Tak, który ma je do dzisiaj. I... Dzisiaj ma taki, jak to się nazywa, Jelly Bean, tak, że każdy ma w innym kolorze, ma tak w tej chwili, nie wiem, ma kilka chyba zestawów. No, ale ma jeden, kilka, więc sobie tam przemieszam. Jeden, ale... co widziałem ostatnio na, na luksach jakiś tam na Insta, to ma tak właśnie, że ma każdy Fajnie. Fajnie. Kolorze. Fajnie. On jest mega, on jest psychofanem tych bębnów. Nie? To, to, to fajnie. fajnie. Ma taką miłość do tego zestawu, do, 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 do tego właśnie, do tej linii, że no, Kosmos, ja, ja w sumie nie. też, nie? Chociaż no mój zestaw jakiś miałem wrażenie, że kurde taki nie, A nie A co tam nie było, było nie tak? Coś nie było. So, no, no moim zdaniem nie, nie za bardzo, nie? Nie za bardzo. Ale nawet nie, że ta centrala jakaś długa, bo, bo nawet tomy brzmiały tak samo, one, one mi się kojarzyły właśnie z takim... No po prostu jakby na artysta zapodali okleinę... A, to mi mówiłeś kiedyś, no, no, że no, taki no. fake, nie? No tak jakby był taki... Bistok, tak? Czy taki, be, no. No, taki no, odrzut jakiś, nie? Zresztą oni tak y, opisywali w ogóle te zestawy. Nie wiem, może ja się tym sugerowałem, kurde, ale... ale no nie, no kurde, ale przecież... opisywali jak? Że co, że co? Oni opisywali katalogu? nam... No nie, nie. A. Ale Dilerzy to był tylko taki rzut. Tylko... No dla, dla dealerów, nie wiem, może tutaj się uczynią w nim jakoś tajemnicą nie, narodową, myślę, że to ale to nie było temu, że. No, anyway. Um, generalnie chodziło właśnie o to, że oni mieli dużo różnych, wiesz, takich pozostałości I... szelów. Nie? I składaki takie. I robili składaki, bo w sensie mieli okle... też jakieś okleiny takie, które tam nie schodziły. Domyślam się, że ten safari. Rap, ale nie... to była chyba okleina tylko i wyłącznie u nich, nie? Tak, ja w ogóle. Więc nawet jeśli kolor. w Delmarze je zamawiali, bo nie sądzę, że byli sami Ukrainy, mhm. to, to było specjalnie dla nich wykończenie zamówione. Nie? Kurde, mi się bardzo podobał ten kolor. Znaczy, wyglądał może przypałowe dla kogoś, nie? I rozumiem, absolutnie, ale ja miałem ochotę na jakieś takie dziwadła. Zawsze miałeś, no, Zawsze no, masz. No, no, cały czas, cały cały czas, czas mam masz. coś tam. Zawsze masz. <laughs> zawsze mam, no. E, no ale kurde, po prostu no, nie, dla mnie to, to no, nie brzmiało, nie? Kurde, no jakoś taki, tak, taki też był, nie wiem, matowy, a, 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 a nawet też miałem przez chwilę po prostu porównanie, bo s, no pozbywałem się... Może po... matowy założony dlatego No, kurde. Ale no, miałem przez chwilę jeszcze ten poprzedni bęben swój, nie? trzynastką. Tak. No, ja się też cieszyłem, że w sumie, że będę miał takie bębny, no bo... Um... Mógłbyś no że no to złożyć przynajmniej była jakaś konfiguracja. 10, taka, 12 no. i 13, 14, 16 stojące. O, to by było i 20 na 20 i 22 na 18 obok. To byłby w sumie ciekawy konfiguracja. No, ale no, no tylko ktoś by musiał okleić tamte tym, tym Safari, nie? No tak. Trzeba by było taki znaleźć. Ale nie, no nie, nie, kurde, no nie, no nie brzmiały. A szkoda, szkoda, byłem bardzo zawiedziony. No, ale a potem miałem yy, potem z kolei yy, miałem bardzo fajne premierki yy, z tym, że brzozowe, ale też premier Series yy, yy, 12 na 8, 13 na 9, 16 na 16, ale centralka była 22 na 18, i to mi trochę przeszkadzało, ale to już był ten etap, w którym wchodziłem coraz bardziej tak. No że też już yy, mi zależało na tym, żeby te konfiguracje były coraz bliższe jakimś vintage'owym. Zresztą tamte. Tamte też, jak już zamawiałem to 20 na 20, to mi się to nie podobało, ale sobie pomyślałem, że może coś tam w przyszłości wykombinuję, nie? Tylko, no kupiłeś to też to się, wtedy nie? chyba względnie tanio, nie? To trzeba powiedzieć, nie? Na, maksa, na, tanio. Maks na maksa. maksa tanio. Na, na maksa tanio. Na maksa zepsucie tanio. Ja w ogóle nie myślę o tym, jak ja tak mówię, że mówię coś na maksa, to że max, maks, na maksa. No na, ja nie mogę powiedzieć na Mateusza, nie No, jak to... no, no tak, tak, tak. Na Matiego, na no, ale ja bym tak kupiłem, powiedział, nie? to też by to dziwnie brzmiało, jakbym powiedział na Mateusza. Nie? Na Matiego Tanio to kupiłem. No, no. Chociaż może to oznaczało coś, że Ale to, to, wiesz, zawsze mnie ciekawiło, że, no to co, to takie wąskie, bo jakby wąskie były możliwości, że właśnie tylko taki zestaw mogłeś sobie wtedy z tych bistoków, że tak powiem, zamówić? Nie było innych? Yy, no, może, pff, znaczy nie, no były jakieś, właśnie była ta, 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 ta krzyżykowa, jeszcze jakieś tam inne takie shortstakowe, jakieś dziwadła, już nie pamiętam, kurde, no ale to jakoś, no chciałem ta okleina plus te tomy, bo to, akurat tomy, te, konfiguracja tych tomów to mi się bardzo podobała, i nadal spokojnie mógłbym taką przytulić gdzieś w jakimś zestawienie. No, 22 na 20 to już niekoniecznie. Ale w sumie tak naprawdę, skoro to okleina, to łatwo można by było. Po można by ciachnąć. No prosto, na maksa. Jest zapas taki, że w zależności jak są położone lagi, czy też lugi, albo ługi, nawet też ługi też się mówi. Nie gadaliśmy o ługu, co to jest. Spuszcza bardzo jakby ktoś nie wiedział, i tłuszcz. To w zależności, a tam są małe okucia, one mają 25 w mierze milimetrów jakby montażu. Więc jest szansa, że że dałoby się spokojnie. O jest, dwa, nie, to nie 20, jest. 20, 20 20 to spokojnie od 15 w dół by się dało, a może nawet od 16 w dół by się dało ją spłycić. Nie? Nie, nie. Zresztą teraz w tych czasach to w, w, w tych czasach. E, też tak gadać, <laughs> wiesz, on się <laughs> zawsze śmieje, wiecie, ze mnie, że ja już jestem taki, jak to się mówi? To... No ale jesteśmy podobnym wieku, no ja też, też pewne rzeczy mam takie, że w tych, tamtych czasach. No. no ale tak, tak, no tak, tak, tak. Możesz, możesz teraz się odegrać. No, tak było. No tam, no, no, no w tamtych czasach, no to były inne czasy, nie, no, Jeśli chodzi nie. o te rzeczy, nie? No, no zupełnie tak, inne. Tak. Nie. No i właśnie w tych czasach y, y, to spokojnie można by było dwie centralki zrobić z tego, albo trzy, no jak jest taka moda teraz no, z kolei na tak, <laughs> centralki tak, takie, pan, jakieś tam. No, czy trzy może, bo ciężko, ale dwie by się dało spokojnie. No bo... nie, no żartuję trochę. Chociaż. Może ktoś. By... Bo okucia, tak ale bym że były te takie łeski, takie ładne, te, te takie, no, jak to nazywam, tak, no się strasznie, takie, nie? Tak, mi się to strasznie podobało. No, nie były, no, miały taki prawda... swój styl. Nie? Tak, swój styl, no dokładnie. Bo, no to bo... trzeba oddać, że w premierze te okucia, te wintyżowe też. Tu mam podpięty no. kabel, to nie mogę podać, pokazać, ale zawsze miały ten taki sznyt, jakby to się nazywa w tej chwili. Yy, yy, BD BDC, czyli British Drum Company, no, no. mają też te okucia takie stylizowane na, 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 na właśnie na premierze. Oni to nazywają, no one są takie zżłobione, po prostu rzeźbione jakby, nie? No. Bardzo ładne, zawsze były, nie? Te klochuki, co Ci się podobają, też są takie, no. wiesz, stylizowane. Sztosno. Jak to się... no nie przypomnę sobie, jak to się nazywa, nie, jakiejś... Tak, 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 właśnie tak, nie? Coś w tym stylu, nie? Kurde, no ale jak... Y no nie wiem, jakoś na razie mnie te, te British. Czemu? Czemu ja uważam, że to są fantastyczne Znaczy, w, 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 Wydaje mi się, że są pięknie wykonane i w ogóle super hipoteki. Co jest fajne, że wszystkie te elementy, lagi, gniazda, części mają w swoim stylu, no, swój design. No nie? tak, tak, tak. Tylko tak, oni takie mają. No, nie tak no. jak Ludwik, co ma nogi teleskopowe Dixona i tak dalej. Tylko tam jest wszystko jakby ich, nie? I to jest faktycznie z tego, znaczy okucia pewnie są zamawiane, osprzęt jest zamawiany na Tajwanie, nie? ale bębny są angielskie, sklejka, no. to wszystko jest, to jest gościu, co pracował w premierze, Tak, tak, nie? tak, 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 tak. I, i tych ostatnich latach, Jones, nie? nie, wcześniej to było też on, to był... To był on? To jest on? No, tak? chyba, no, no to fajnie, nie, to... No, tak. On był odpowiedzialny za tą łan, nie, za tą linię łan, tak, tak, no. że nigdy nie do końca nie wiedziałem, co chodziło, czy było po jednym egzemplarzu z każdego bębna? Tak. Z werbla, nie? W sensie werbla. I zestawy, zestawy? też. Każdy zestawy to była jedna konfiguracja, jakaś w jednym jakimś kolorze konkretnie i, i coś tam. Tak, żeby się opłacało? To... No. No nie opłacało myślę, się, nie. dlatego to się szybko skończyło. No, no, myśli, że nie. no dobrze, no to a po tym y, dziwadle z tą długą stopą, to co tam jeszcze żeś przemielił w, w, w swoim. No my, właśnie ty... ten Blue Sparkle, y, y, ten brzozowy, no. no. brzmiał cudownie, ale. Znowu, Znowu coś, coś Ci nie coś pasowało. Coś tam, za długa stopa była, za głęboka. Tak, tak, tak. No 22 na 14. No to By była 14 też inne, co, co bym chciał. Nie, właśnie to był lakier. Pięknie brzmiały. Do tego był werbelek też. Też, też w kolorze. kolorze. Mm -hmm. 14 na 7. Na 7? Tak, tak. Z y ulegamy, czy, tak, czy też ulegamy? Ułem, to fantastyczny musiał no, być, nie? No, no. Miałem taki Modern Classic, to fan, świetnie brzmi. No, no. Chociaż ja w, nadal cały czas wolę te 14 na 5 W ogóle, a propos, to mój pierwszy taki zawodowy werbel, to był właśnie Modern Classic 14 na 5 klonowy i jeszcze u, od kogoś kupiłem te signiowe obręcze i założyłem. Bo na było niego. na 8 okuć, nie? Tak, One bo były był na 8. 8 nie? Po, chyba były też na 10, ale były w większości na 8. Nie? No, w większości. No. A wiesz, Ten że był... były też y, solidy? Krawioto? Tak, tak, tak. Tak, tak. No. No, były, były. Nie wiem czemu, ale nie było chyba głęboki. Były tylko, nie, tylko pięć, na, na tam, pięć pół. tam na 5,5 czy na 5. Uh -huh. Ciekawe, nie. No, ale Zło było. Ze złotym tym, ze tak, złotym hardwarem, tak, nie? tak. No, ten, no dobrze, to, to był Blue Sparkle, a potem. Pamiętasz w ogóle? Chłoposz, ja ci tak no, chyba nie już... będę w stanie, jeśli. E, e, w te... Potem był Spirit of Lily. Potem, właśnie, po Blue Sparkle mm. był Spirit of Lily. No. Czyli ten zestaw, właśnie, ten, ten Kifamuna. E, to nie jest tak, że ja miałem tyle hajsu, że mogłem sobie na coś takiego pozwolić. Znaczy, w pewnym sensie miałem tyle hajsu, żeby sobie na to pozwolić. Tyle tylko, że dostaliśmy super, hiper dobrą cenę, ponieważ gdyż ktoś zajumał werbel od tego zestawu. Nie było werbla. A gdzie go zajumał? Nie wiadomo, zginął gdzieś po drodze. Już dojechał do nas bez werbla. A był wysłany z...? To wysyłali wtedy z Anglii do Was? To Czy już musiało gdzieś, taki... to chyba gdzieś po drodze jeszcze na, gdzieś A tam, ja, tam w tym shippingu. Bo tam mówisz, że musiało. stalowy był w komplecie, tak? No. No, ale stalowy, taki modern... A z tą czy, plastikową maszynką, tą nickelwork, plastikowa, tak? To no. pęka, to Krzyżyk i Tomek to, pamiętam, Fawanci nas co jakiś czas, wiesz, dzwonili, czy... Czy, czy załatwimy, bo pękały te, te dźwignie. Nie? Mi nigdy to się nie wydarzyło. Ale necie, jak ale... poczytasz to. Tak, że piszą, ja wiem, nie, wiem. Że... Zresztą, no, no nie, nie jest w to. W ogóle, magiczny, wiesz, tak dziwny pomysł, nie? żeby takie coś jak maszynka, co jest najważniejszym elementem, jeśli chodzi o tę mechanikę, tak, bo tak. to jest najczęściej włączane, no. wyłączane, tam zmieniane, tego, no. że dać. No. Z, plastiku, z plastiku. No to jest fascynujące dla mnie. Fascynujący hmm. pomysł. ale... Oszczędność Bo? podejrzewam. Jako jakiś, to jest kompozyt, ale, ale... to było z jakiegoś kompozytu, że taniej było jednak z plastiku to odlać niż z metalu. No, no widzisz, a w tym DW. chociaż. Was... No, tu w, de, w tym DW Solid, bo mówimy tutaj o DW Solid, mm, mm, jest taka maszynka tylko metalowa. No, w tej chwili też już można diunet poza tym, potem weszły te dunet, no. one były. To jest Dunet, że ona można ją, wiesz, sobie przesunąć no, jakby jak chcesz. Nie? No nie wiem, to coś, Ja tam nie tak? jestem fanem tych maszynek, ale to dobrze te... działa. Mówię, szczerze. No no, działa dobrze, chociaż właśnie dokładnie podzielam tutaj zdanie, że też nie jestem jakimś fanem. mi się jakoś też nie podobał design i to, no, nieistotne. Jak my tam stoimy z czasem, powiedzmy? Ja już zapomniałem, mówiąc szczerze, ile tego czasu mamy. Wydaje mi się, że jeszcze mamy 7 minut chyba. Jezus, ale to lecimy. Lecimy ja, ja tak samo. W, można proste. by się tu zamknąć miesiąc, siedź, i miesiąc siedzieć i cały czas gadać. Nie? No, no, może po miesiącu już byśmy się zaczęli. Poza tym to nie jest tak, że we wszystkim, choć, no bo chciałem powiedzieć, że nie we wszystkim się zgadzamy, no, bo w, w, może i w wielu rzeczach się w sumie nie zgadzamy, ale jednak dyskutuje się w sumie z bo chyba na tym to polega no, jednak. W tych że... nowych to się chyba zgadzamy. Nie? No, chociaż myślę, że mamy może trochę inne gusta. Znaczy nie zgadzamy się, bo to by się podobają takie brzydale, te bębny, i obkleja się taśmami, potem, wiesz, żeby wydobyć z nich sound. No, a ten to tylko <gry> ambasador Cleary, koniec. To ja mam, muszę mieć sustain, nie. A sustain, mag za to sustain, kupuje bębny z mega długim sustainem, po to, żeby je potem na górze taśmami obkleić całe i mieć o, taki, o, taki no, ale, sound. Ale ty... o, tu jest większy sustain na moim kolanie niż na tych twoich tomach czasami. No. No ale taka no, specyfika, no. Ja patrzę jako zwykły bębniarz, a on patrzy jako ktoś, kto też pi, tworzy, pisze muzykę. Jako producent to jest zupełnie in, in, inne patrzenie na muzykę. On ma szerzej, a ja mam tak jak koń. Po prostu tylko muszę mieć swój sustain i nic mnie nie obchodzi. A potem na, na sztuce, na gigu i tak przychodzi pan akustyk i mówi słuchaj, no, możesz coś no, tam czy... podkleić, no. bo mi się ciągnie w, w majkach. No, 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 i... no wtedy nie ma... No. Nie Miałem taką akcję, jeszcze. że pan przyszedł i mi kazał żelkami blachy obkleić, bo mu się ciągną. Nie? No, no okej. Okay. Ciekawe czy... Na, me, na końcu metaliki, by ktoś i powiedział, wiesz co? sobie no, Ale one blachy. tam mają gdzie wybrzmieć, je, blachy, nie Larsa, to, to gdzie mi tak ten facet powiedział, to był w plenerze, był na, na powietrzu, scena też miała gdzie wybrzeć, wybrzmieć. Nie? No po prostu akusty, który nie umiał, wiesz. Yy, Staliś tego soundu. To, 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 to. Niestety, no, niestety to jest też zupełnie inny temat. Bebniarz i, i, i pan akustyk. O Jezus. Pan Zdzi, o, no, z SMD-ku. No wiadomo, wiadomo, no, ale spoko. No. Każdy też musi prze, y, przebrnąć przez kogoś takiego, to taka Taka droga. Znaczy, nie? powiem ci że z mojego doświadczenia, że jak działasz w, 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 w temacie tym takim muzyki, że tak powiem, eventowej, to, to z takim panem Tadzie masz do czynienia, wiesz, co trzeci, co trzeci wykon. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. To są ludzie niestety, którzy zatrzymali się dawno temu i oni kompletnie jakby nie kumają. Nie? Pomijam fakt, że niech każdy sobie każdy chce taki prosty test przeprowadzić Niech na talerz swój naklei trzy żelki zobaczy a jak on będzie brzmiał b jak on będzie odpowiadał w ogóle na pałkę i c jak z takim obkładem tymi, tym żelkowym będzie chętny pękać po dłuższym czasie a mogę się założyć że pęknie dużo szybciej niż niż Wtedy, luz, tak różny talerz. tak tak czemu Dlatego, że blokujesz, yy, uderzasz talerz i wtedy ten metal odpowiada, drga, tak, trzęsie się inaczej, mm. a naklejając żelki blokujesz to. I ten cała siła uderzenia idzie w metal. Tak. Nie może o, o, o tej energii uwolnić jakby w powietrze, czyli tworzyć dźwięku, bo tak to wygląda mniej więcej, tylko zatrzymuje jakby w sobie ten dźwięk jest wtedy stłumiony, oczywiście o połowę mniej więcej. I to zostaje w tym talerzu, w tym metalu. Nie? No i... Co się dalej dzieje, to pole... znaczy, nie polecam, ale to jest najszybciej, jak ten talerz może popękać. Nie? Co innego jest go podkleić delikatnie taśmą, a co innego jest nałożyć trzy żelki już y, no, nieistotne. Taką miałem sytuację. Już, Jedną, może istotne. Y, wiadomo, że taki talerz nie brzmi w ogóle. Nie? To mogłoby w ogóle tych talerzy nie być, nie? no bo mhm. jest to sound jak low volume z Liliana, nie? czyli czy nawet nie, no jakby. Ja podkleiłem jednego żelkiem. Wiem, no Ty w ogóle podklejasz. No oh wow. Well. Y jeszcze mamy chwilę. O, super. Także y y mm. na temat Spirit of Lily to powinien być osobny odcinek, bo jak ustawić tomy tak, żeby te same tr trzy tomy brzmiały każdy Ale inaczej? Ja nie, ja, jest... Wiesz co, ja parę razy w życiu rozstawiłem ten zestaw A, cały. No. On nie był mi pisany też szczególnie jakoś, no bo przecież... Y on miał specyficzne zestawy. Co jest ciekawe, jaka to była budowa? To był klonowy zestaw? Nie, brzozowy. Brzozowy. Brzozowy dlatego, że to miał nawiązywać do... No ale nie miał budowy vintage'owych no brzozowych, nie? nie. miał bukowych... Nie miał ringów. Nie. A, no, czyli był taki brzozowo oszukany, powiedzmy, nie? No, Ale to ale... był faktycznie made in UK? Tak, tak. Nie, one akurat yy, brzmiały zdecydowanie lepiej na przykład niż, niż, te, niż te Safari, nie? Tu i tu słychać było, że to, że to jest brzoza taka high quality, że tak powiem, a nie, że to jest Aha, jakiś była... artist, czy, czy coś w tym no no, stylu. Znaczy, a, jakiś. Słyszysz, Jacek, jak Artisty sprzedawałeś te bębny, to mówiłeś, że to są najzawodowe, a tutaj Max mówi, że coś z brzozgiem nie tak. wiesz, no, znaczy, mo może po prostu to jest tak, że, nie wiem, że, że mi nie brzmiała ta konfiguracja, może... Może coś tam, może coś tam, ale no nie wiem. Mi one po prostu nie siedziały. Ja nie lubię tego słowa, ale powiem, no nie banglały. Nie banglały. Nie wiem skąd się w ogóle wzięło to, ale. Ale no ja się no przede wszystkim z tą armatą to się dziwnie czułem. nie? Na maksa dziwnie się czułem z tą centralką. Dobrze, Spirit of Lily. Długo nie zagościł. Sprzedany. Tutaj był sprzedany w Polsce. Tak, ma go były perkusista zespołu, byłego zespołu, w sensie, że zespół nie istnieje, Rast, Łukasz Czerycha. Nigdy już Czerycha. potem ten zestaw nie, nie wiem, wypłynął, Czerycha. nigdy go nie widziałem. Już, nie? Bo on go cały czas posiada. To jest inwestycja finansowa, no, no, ja myślę, że świadomy nie? No, słusznie, bardzo słusznie. Znaczy, wtedy jak ty go miałeś, czy jak ja wtedy miałem swoją świadomość, te 10 lat temu, to no, nie pomyślałbym, że jest sens taki kupić zestaw, żeby trzymać. A teraz pewnie. Jest taki też zestaw nasz wspólny znajomy MG ma inicjały. Ma taki zestaw Steve Smith sygnowany. To jest tak, jak w tej chwili. Cały czas ma? Tak. Bukowy i to jest taka sama sytuacja. On był kupiony też powiedzmy. Klinika okozyjnie. A w tej chwili ceny są kosmiczne tego zestawu. Także tutaj dobrze, że go trzymasz, trzymaj go. Kiedyś będzie potrzeba to sprzedać, kupisz auto. Może nie nowe w salonie, ale do, dołożysz tam kilka złotych. I... Słuchajcie, ja nie wiem jak jest z tym czasem. Na przyszłości mamy w planach tutaj sobie postawić jakiś taki czasomierz, żeby nam pokazywał. No okazywał, właśnie, to, to trochę tak ten Bo w tej chwili tak się roboczo, ligamy. roboczo. No. Wydaje mi się, że już ten czas się kończy. Wolę Wolimy już zakończyć niż, żeby się okazało, że coś tam nam przytnie znowu na wideo. Więc znowu z, z, z tego opowiadania o bębnach to jest tylko jakaś tam cząstka. No, no. Ale no, musicie wybaczyć, zawsze tak będzie, że mamy tyle jakby tych informacji, nie tak, i, historii, i kurde, własnych przeżyć, że to będzie zawsze będzie jeden temat główny, a dziesięć pobocznych. Oczywiście, no. jak zamulamy, to dajcie znaka, Ta. a jak chcecie. Jeśli oczywiście ktoś no. będzie tego słuchał albo oglądał, piszcie w komentarzach, czy jest fajnie, czy byście chcieli o czymś innym posłuchać, czy już zamulamy, tak jak Max no, mówi. No co was to obchodzi, co my mieliśmy. No, no właśnie, no, ja rozumiem, że może w... nas to obchodzi. obchodzi, bo jesteśmy jakoś tam związani no. z tym emocjonalnie, a może y, was nie, na przykład, gdybyście no, chcieli, na przykład tylko... posłuchać <laughs> o, na przykład, o bębnach taje, na przykład. No, albo... A ja miałem takie bębny i, i, i mogę dużo o powiedzieć, także... No. Dziękujemy. Ja sobie podtrzymam dzisiaj sam może pałkę, chociaż Max też się dobrze podtrzymał, tak czy inaczej, buziaki i adios przyjaciele, adios. do zobaczenia.